Tam dzisiaj spróbujemy, czy można ściągnąć kasę z karty kredytowej za pomocą takiego terminalu. Gdzieś, nie wiem, tam w transporcie, w autokarie, gdzie indziej, gdzie osoba może sobie położyć, jak ja teraz położę sobie kartę kredytową do kieszeni. A jakiś przestępca, tak by mówić, będzie z takim terminalem. Terminal ten jest włączony. Do 50 zł, jak wszyscy już wiedzą, można spokojnie bez PIN-kodu pobierać z takich kart. My spróbujemy złotówkę. Tak, to będzie złotówka z tej karty. I teraz kartę ja mam tutaj u siebie w kieszeni i zobaczymy, czy da rady ubezpieczenie, tak jak można kupić na Allegro, o taki jest Card Protection i jest taki portfel specjalny, tak samo mówi się, że on nie daje ściągnąć kasy z kart kredytowych. I tak zaczynamy. Najpierw spróbujemy ściągnąć kasę za pomocą takiego terminala z mojej karty kredytowej, która już jest w kieszeni. Włączamy. I on prosi, żeby podłączyć to. O, przykładamy do takiego, do reklamówki. Jak zwykle oszukanie, podnosimy do kieszeni. I już. O, już mamy. Czyli wystarczy w transporcie po prostu blisko dodać. I już mamy, złotówka poszła. Już kasa ściągnięta. Teraz spróbujemy, czy to samo da rady, czy da rady właśnie ten Card Protection. Tak. Już kartę wkładamy do tej Card Protection. Koszt takiego ubezpieczenia dla karty to około tam 5-7 zł. Robimy właśnie wszystko te same już w tej kopercie. Piszemy złotówka. O, gdzieś to nie. I spróbujemy teraz przyłożyć w tym. I już nic. Nic nie działa. Czyli można być spokojnym sobie, jak macie kasę na kartce, to nic nie będzie. I teraz spróbujemy inny wariant. Tak samo to jest taki portfel specjalny. Ten portfel może w sobie wmieścić kilka tych kart. Chyba 1, 2, 3, 4, 5, 7, 6, 7 kart, może i więcej. Można nawet gotówkę trochę tutaj położyć, tam jakiekolwiek jeszcze rzeczy kosztują. Tak samo nie sporo, tam do 10 zł, może nawet taniej. I teraz spróbujemy ci poradzi ten portfel antykradzieżowy do naszej karty. Tak, ja teraz włożę, tak żeby nie było widać danych z mojej karty. I spróbujemy, tak, złotówkę. Tak. To 0, 1 i tak samo nic. Już nic nie działa. O, czyli takie ubezpieczenie kosztuje nie bardzo drogo, ale możecie w transporcie być bardzo spokojnym za swoją kasę, że jakiś oszukanca nie ściągnie u was kasę. I teraz jeszcze raz spróbujemy, żeby powiedzieć, pokazać, że ta karta jest poprawna. O, wszystko działa. I złotówka już poszła. O, no na razie to wszystko. Gdzie można coś takiego podobnego kupić, gdzie właśnie kupowałem, to będzie link pod tym wideo. Zostawiajcie lajki, subskrybujcie kanał i dziękuję wszystkim. Do widzenia.